Witajcie, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie nowy biznes i sprawdzimy sobie, ile się na nim zarabia, ale pierw obejrzę sobie cutscenkę od Amira. Jak widzicie, to jest właśnie ta cutscenka. I tutaj mi pisze nieruchomość zoomowisko, więc prawdopodobnie trzeba ją obejrzeć, by móc kupić zoomowisko. Więc dobra, bez zbędnego przedłużania już idę do tej cutscenki. Nie będę wam jej pokazywał, bo pewnie sami ją sobie obejrzycie. A po prostu pominę to, żeby po prostu sztucznie przedłużać tego filmu. Aha, tu mi pisze, proszę, żebym się udać na stronę internetową, więc dobra, cutscenki nie ma z tego, co widzę. Okej, więc dobra, wchodzimy sobie w internety, na Mazebank, wejdź na stronę złomowiska i tak, kupimy sobie najdroższe złomowisko. Ile kosztuje? 2400, 2600, 2700, nie ma więcej? Gdzieś na jakimś zadupiu tych złomowisk, zobaczmy sobie, a są na zadupiu jeszcze. 2 miliony i 1 600 000, więc dobra. Ja sobie kupię najdroższe złomowisko, to jest to za 2 miliony 700, więc dobra, kupujemy je. Kolor, jaki chcę wziąć? Jest różnica w kolorkach? Nie. Wszystkie kosztują tyle samo, ja wezmę sobie czerwony. Zniżki branżowe, no weźmy sobie. 450. Wóz holowniczy. Jeden i drugi biorę. A nie, czekajcie, mogę wybrać jeden, więc dobra. Normalny holowniczy 1 100 000, a ten drugi gruchot 650. Więc weźmy sobie normalny holowniczy, droższy. Safe ścienny weźmy sobie. Ile? Wow, 750 000 za safe, dużo. A pracownicy ile? 625 000, więc dobra. 5 700 000, tyle kosztuje najdroższe złomowisko. Nie jest jakoś bardzo drogie, więc dobra, kupujemy sobie to. Tak, mamy kupione. I teraz gadamy z tym Amirem. No w sumie on tam nic takiego ciekawego nie gadał, to sobie to po prostu pominę i zrobię cięcie, żebyście tego nie widzieli. O, jest tutaj właśnie wejście do złomowiska, pewnie będzie cutscenka, więc on sobie pominiemy. Zaraz zobaczymy jeszcze. Ale raczej tak, zawsze były cutscenki. No i dobra, jest cutscenka, więc zrobimy sobie cięcie. No i dobra, minęła nam cutscenka, tutaj mogę korzystać z komputera, więc sobie od razu z niego skorzystajmy. Nie ma chyba sensu oglądać tego złomowiska, zarejestruję się jeszcze jako prezes. Bo pewnie trzeba się być zarejestrowanym. No i dobra, idziemy do komputerka i kradniemy brykę. No i dobra, mamy tutaj 3 pojazdy dostępne do kradzieży. No i możemy je rozebrać na części albo sprzedać. No i niestety już wiemy, ile się na tym zarabia, ale dobra, zobaczmy sobie ten najdroższy, spróbuję go ukraść. Tak, potwierdzam, chcę go ukraść. No i dobra, robimy zwiat. Czyli to będzie po prostu takie większe import-export 2.0. Tak mi się wydaje. No i dobra, wezmę sobie od razu, kupię pancerz też, bo pewnie mi się przyda. No i dobra, udałem się do punktu, którego mam się udać tutaj. Dobra, wystawiamy zdjęcie do Jamala. Jeszcze jedno nam zostało do zrobienia. Dobra, wystawiam do Jamala. I mamy przeprowadzony zwiat po sterunku policji. Nie wiem, co robimy dalej. A, i wracamy teraz do tego, do złomowiska, wychodzi na to. Czyli wychodzi na to, że będziemy kraść brykę z posterunku policji, czyli grubo się szykuje. Swoją drogą, może będę miał 4 albo 5 gwiazdek pościgu, to wtedy sobie odblokuję od razu zadanko, żeby móc kupić te policyjne auta. Dobra, zaś idziemy sobie teraz do komputerka. O, to są misje organizacyjne, czyli takie mini napady tutaj robimy. Dobra, to ja sobie zrobię te misje organizacyjne i chyba zrobimy cięcie po prostu. No i dobra, zrobiłem sobie wszystkie wymagane rzeczy do rozpoczęcia kradzieży, więc ją sobie teraz rozpoczniemy i zobaczymy, ile to będzie trwało. Niestety zrobiłem głupi błąd, bo nie spojrzałem na początku na czas, w jakim to po prostu te wszystkie zadania wykonałem, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile to czasu zajmie, ale zobaczymy sobie zarobki. Czy będzie jakaś prowizja dodatkowa, czy nie? Dla tego Amira. No i dobra, widzę to, że robimy w ten sposób, że lecę helikopterem policyjnym na komisariat policji. Czy tam posterunek. Ten film będzie dłuższy, ale myślę, że będzie taki konkretnym względem zawartości z nowego DLC. Tutaj może porobię mniej cięć, żebyście widzieli, jak wygląda ta finalna misja kradzieży, bo was to pewnie bardzo interesuje. W szczególności jak ktoś ma wolniejszy internet i po prostu długo mu się pobiera update. No i dobra, wylądowałem sobie tutaj.
Pewnie by warto wziąć paralizator czy coś. Nie wiem, co mam zrobić. Pierwszy raz to robię. Dobra, liniarz pozbawiony przytomności. I teraz muszę chyba wejść na dół, mi się wydaje, więc dobra, idziemy. Nie? Co mam zrobić? A, wrzucić gaz mam do tego, fajnie. Po to tu zdjęcie robiłem. Dobra, wrzucamy sobie gaz do tych pojemników. Kolejnego wrzucimy sobie gaz. Zapowiada się ciekawie ta kradzież. Ciekawe, czy to zajmie mi długo czasu, czy nie, czy to będzie trudne. No ale z tego co widzę, broni nie mam, więc będę po prostu na paralizatorze leciał. Czy lato. I dobra, wrzucamy ostatni gaz. Mamy. Aha, gliny mnie ścigają. Super. Łomaturo, przyjeżdżają gliniarze. Znaczy przychodzą. Ło, zagazowani. Nieźle. Czyli po prostu będę miał łatwą robotę chyba. Tak mi się wydaje, bo wszyscy powinni być zagazowani. Ale dobra, wchodzimy tutaj i zobaczymy. Broni nie ma, mam tylko paralizator, więc jest nie najlepiej. Gdzie mam iść? Jeszcze w dół. Jeszcze w dół. Tutaj? Nie, jeszcze w dół. Dobra, czyli idziemy chyba na sam parter, mi się wydaje. Maskę gazową mam. A dobra, czyli jednak gliniarze są przytomni. Niedobrze. Znajdź klucze do celi. O, są. Fajnie. Realizator. Słabo, że można z tym rzadko strzelać. Trochę zdrowia potraciłem. Dobra, otwieramy więzienie i wypuszczamy naszego gościa. O, hakowanie. Hakowanie z napadu na Pacific Standard. Widzę z finału, dokładnie mówiąc. Lubię to hakowanie. Proste jest, łatwe i przyjemne. I dobra, otworzony jest. Otwieramy mu tu pakę. Dobra, znalazłem miejsce, gdzie mam się udać do wyjścia. Masakra. Pierwszy raz się to robi mega słabo. Dobra, będę sobie jeszcze zdrowie uzupełnię. I wychodzimy. Jeszcze drugi klina do sparaliżowania. Dobra, broń ze świetnika. Ło, jakiś huk był. Dobra. Ło, gruba akcja na maksa. Mam mało zdrowia. Już nie, zdrowia tak mało nie mam, ale kurde, trudne to jest, wam powiem. Ta broń jest słaba, bo ma mało amunicji w magazynku. Jestem przyzwyczajony do broni, która ma po prostu 100 ammo w magazynku, więc wiecie, a tutaj te 20 mocno utrudnia. No i dobra, musimy ucieknąć gliną. No i dobra, gliny zgubiliśmy, teraz musimy zabrać go na lotnisko w Los Santos. No i dobra, dostarczam teraz gościa tego więźnia do lotniska z Los Santos. I zobaczymy teraz, co będzie z tym autem, które miałem ukraść. No jak gdyby jak na razie to po prostu mam gościa uratowanego z więzienia, auta nadal nie mam. Nie wiem, o co tu chodzi z tym autem. Co teraz, auto będę kradł czy jak? Ha, dobra, teraz jadę do kryjówki Balasów. Tam będzie pewnie to auto. On obstawiam, że mi powiedział, gdzie ono jest. No i tak, jestem teraz przy kryjówce Balasów. Tutaj mam ich do sprzątnięcia, widzę. Więc dobra, sprzątniemy sobie ich. To karabinka, co ma 20 ammo. Szkoda, że ma tylko 20, a nie 100. Wolałbym mieć, szczerze mówiąc, własną broń. Jeszcze paru zostało. Ten do zabicia jeszcze jeden z tego, co widzę. Powiem, nie zginął, bo mało HP. A nie chcę mi się uzupełnić go z przekąskami. Dobra, jest. Ładne to autko. No i dobra, jak się ono nazywa? Super samochody Omaglio. A to autko chyba kupowałem. Nawet w poprzednim odcinku, mi się wydaje. I że ono kosztowało 2 miliony 800. No i wjeżdżamy teraz tym autkiem do środka i zobaczymy po prostu, jak będzie wyglądała sprzedaż tego auta. No, mamy cutscenkę, więc to sobie może pominiemy. No i dobra, cutscenka została ukończona, dostałem premię 10 tysięcy dolarów. I podejdźmy tutaj do tego auta, co mogę z nim zrobić, zobaczymy sobie od razu. Obejrzeć ten pojazd, tak. No i tak, sprzedać to auto mogę za prawie 400 tysięcy, na części rozebrać za 316. Więc dobra, sprzedajmy go. Tak, potwierdzam, chcę sprzedać. No i dobra, jedziemy. Z tego co tu widzę, jest moja wypłata. Tak jak import-export, pewnie jak dobije, to będzie mniejsza, obstawiam. No i tak, podjedziemy sobie teraz na to żółte pole i sprzedajemy auto. Widzę z tego co jest na tej kadencji, że będzie ono wyeksportowane do doków na kontenerowiec.
kasa, ile będzie jakaś prowizja, czy nie? Nie, nie ma żadnej prowizji, fajnie, 395 tysięcy. Czyli tyle trafiło do mnie, nie ma żadnej prowizji dla Amara, więc fajnie. Znaczy Amira. No i dobra, to już było wszystko, co miałem do pokazania w tym filmie. Jak widzieliście, tyle właśnie kasy zarabia się na tym DLC. Właśnie na pierwszym pasie do sprzedania, który miałem. No i dobra, trzymajcie się do następnego filmu, pa pa.